Hej kochani, witam się dzisiaj z wami ostatni raz na... przez dłuższy... Am I making any sense? Cześć kochani, witam się dzisiaj z wami ostatni raz z mojego mieszkanka w tym roku. Not overall, just this year. Bo dzisiaj wieczorem wylatuję już do Polski. Jestem właśnie w trakcie pakowania prezentów dla dziewczyn, bo ze względu na to, że plany się bardzo zmieniały i że lecę do Polski dzisiaj wieczorem, to... robimy sobie nasze mini święta, wigilie, mikołajki, wszystko w jednym, dzisiaj wieczorem. Dziewczyny pracują chyba do... Iris chyba do 16, Dora do 6. I pójdziemy do jakiejś restauracji, wymienimy się prezentami. I ja już o chyba 10 muszę się... muszę wyjechać stąd, żeby polecieć na lotnisko. Stwierdziłam, że przez jakiś czas zatrzymam się w Warszawie. So that's where I'll be. Where the next is. Okay, this does not look nice. W ogóle mamy dzisiaj cudowny. Jestem w takim bardzo. Nie wiem, what the. W ogóle jestem dzisiaj w bardzo dobrym humorze. Jestem już po dwóch kawach, bo Krystiana mnie rano budziła, bo. Miałyśmy parę rzeczy do załatwienia i nasza ulubiona kawiarenka ma dzisiaj swoje drugie urodziny. W sensie, że otworzyli dwa lata temu. Więc pojechałyśmy tam na śniadanie, jak zresztą widzieliście. I właściciel był taki miły, że dał nam darmową kawkę drugą. Więc jestem już po dwóch kawach, więc jestem pełna energii. Jestem bardziej niż obudzona, bo już jest pół druga. Muszę zapakować prezenty, tak jak przed chwileczką mówiłam. Spakować się przede wszystkim, zanim dziewczyny czują, żeby później na ostatnią minutę. Chociaż ja i tak zawsze się pakuję w ten sam dzień, kiedy wylatuję, więc that ain't nothing new. Why does this look so ugly? Muszę zapakować tylko te prezenty. No wiadomo, wykąpać się, żebym trochę wyglądała bardziej jak człowiek. Skoro idziemy do ludzi. Can't be scaring people around here. Ale muszę wam powiedzieć, że jestem tak podekscytowana tym wyjazdem do Polski. Bo wiadomo, w końcu zobaczę się ze swoimi rodzicami, zobaczę wszystkie moje kuzynki i moje koleżanki w Polsce, babcie, więc nie mogę się już doczekać, jak będę już w Polsce i będą już święta. Mam nadzieję, że w tym roku spadnie śnieg na święta. I really, really hope so. Would it pass? Też nie chcę, żeby było zbyt oczywiste, co w każdej paczuszce jest. Kupiłam tylko jeden papier do zapakowania, więc obie będą miały w tym samym papierze, tylko że Avis dostanie jeden prezent, tak jak bo jakbym zapakowała go w papier, to wygląda, że kupiłam jej kwiatka, więc to będzie tu. The crystal. Mam nadzieję, nie, wiem, że dzisiaj będzie bardzo fajny dzień. Mam nadzieję, że wam miło mija grudzień. Planowałam nagrywać vlogmasa, ale ze względu na to, że przez ostatnie dni I'm leaving my house, to byłoby to bardzo nudne vlogi, więc może... Chociaż w sumie, is it even called vlogmas if it didn't start in December? Yeah, I don't think it is. Więc jak wrócę do Polski, to postaram się coś dla was nagrywać. Dla was. Ja głównie to robię dla siebie i tak, więc... No i co? Zabieramy się za pakowanie. Cause otherwise I'm just gonna keep talking. That's what too much coffee does to you guys. Auuu! Jestem już praktycznie spakowana. Teraz idziemy z dziewczynami na naszą kolację. Zabiorę prezenty. Spadł śnieg, jest tak zimno, że nawet nie będę się przebierała, po prostu wezmę jakoś tak, bo muszę o 10 wyjeżdżać na samolot, więc myślę, że po prostu prosto z
z naszej kolacji przyjadę tutaj, wezmę walizki i pojedziemy na lotnisko, więc let's go eat!
dobra, kochani, ja już kończę powoli pakowanie. Mamy jakieś 15 minut i musimy się zbierać na lotnisko, więc tutaj zakończę tego vloga i następnym razem zobaczymy się już w Polsce. Jeżeli miło spędziliście ze mną czas, to koniecznie zachęcam Was do dania łapek w górę i subskrypcji, żebyście nie przegapili następnych filmików. Życzę Wam miłego dnia albo wieczoru, zależy kiedy to oglądacie. See you in Poland, babes!